Rozdział 11. Na progu. Dwa dni płynęli długim jeziorem, a potem bystrą rzeką, i wreszcie wyrosła przed ich oczyma samotna góra, posępna i wielka. Posuwali się bardzo wolno przeciw rwącemu prądowi. Pod koniec trzeciego dnia, przepłynąwszy kilka mil w górę rzeki, przybili do lewego, czyli zachodniego brzegu i wysiedli na ląd. Czekały tu na nich konie objuczone prowiantem i wszelkim sprzętem oraz kucyki pod wierzch. Załadowali, co się dało, na kuce, resztę zaś zmagazynowali pod namiotem. Wśród towarzyszących im ludzi z miasta nie znalazł się wszakże nikt, kto by chciał zostać z nimi bodaj na tę jedną noc tak blisko cienia rzucanego przez górę. Nie, mówili, przynajmniej na razie, póki nie spełnią się przepowiednie. Tu bowiem, na dzikim pustkowiu, łatwiej było wierzyć w smoka, trudniej natomiast w tchorina. Mogli śmiało zostawić skład zapasów bez straży, bo kraj dokoła zdawał się spustoszony i bezludny. Tak więc eskorta opuściła wędrowców, śpiesznie odpływając w dół rzeki lub maszerując nadbrzeżnymi ścieżkami, ponieważ noc już zapadła. Kompania Thorina spędziła tę noc marznąc samotnie i duch w niej upadł. Nazajutrz ruszyła dalej. Balin i Bilbo zamykali pochód, prowadząc zapasowe kuce, ciężko objuczone. Inni jechali o parę kroków przed nimi, mozolnie torując drogę, bo ścieżek tu nie było. Kierowali się na północno-zachód, skosem oddalając się od bystrej rzeki, a zbliżając z każdym krokiem do wielkiej ostrogi skalnej, którą góra wysuwała ku południowi, na ich spotkanie. Droga była uciążliwa, jechali w milczeniu, chyłkiem. Nie ważył się nikt śpiewać ani śmiać. Ani brzonka harwie, duma i nadzieja, rozbudzone w sercach przez prastare pieśni nad jeziorem, teraz przygasły wszystkich ogarnęło ponure znużenie. Rozumieli, że zbliżają się do kresu podróży i że może to być kres okropny. Otaczał ich kraj pusty i nagi. Chociaż ongi, jak opowiadał Chorin, zielony i piękny, trawa rosła skąpo, a po jakimś czasie znikły drzewa i krzewy. Tylko szczerniałe pięki świadczyły, że kiedyś było ich tu wiele, dotarli do kraju spustoszonego przez smoka, a na domiar znaleźli się tu z końcem jesieni. Mimo wszystko dojechali do podnóży góry nie napotykając żadnych niebezpieczeństw ani innych dowodów obecności smoka, prócz spustoszenia wokół jego siedziby. Góra leżała czarna i milcząca przed nimi, a groźnie jeszcze piętrzyła się nad ich głowami. Rozbili pierwszy obóz po zachodniej stronie skalnej Ostrogi, która kończyła się wzniesieniem zwanym Kruczymy Wzgórzem. Za dawnych lat jego szczyt służył za strażnicy krasnoludom, teraz jednak nie śmieli piąć się na nią, bo miejsce było zbyt odsłonięte. Nim się zabrali do szukania na zachodnich stokach gór tajemnych drzwi, w których pokładali wszystkie nadzieje, Tchorin wysłał na południe mały patrol wywiadowców, żeby zbadali najbliższe okolice głównej bramy, powierzył to zadanie Balinowi, Kilowi i Filowi, a towarzyszyć tej trójce miał Bilbo. Pod osłoną szarych, milczących urwi skruszyli aż do podnóży kruczego wzgórza. Rzeka, szeroką pętlą obejmując Dolinę Dal, w tym miejscu skręcała spoty góry, płynąc żywo i hałaśliwie do jeziora. Brzegi tu były nagie, skaliste, wysokie i strome. Stojąc na nich... Zwiadowcy poprzez wąski potok pieniący się i rozbryzgujący na głazach widzieli rozległą dolinę, na którą dwa wysunięte ramiona góry rzucały cień, i pośród niej szare ruiny dawnych domów, wież i murów. Oto wszystko, co zostało podali, rzekł Balin. Zbocza gór zieleniły się od lasów, a zaciszna dolina była bogata i wesoła, w czasach kiedy dzwony rozbrzmiewały w mieście. Balin mówił to posępnie i z żalem należał bowiem do grona towarzyszy Chorina owego dnia, gdy zjawił się tutaj smok. Nie mieli odwagi posuwać się wzdłuż rzeki dalej w stronę głównej bramy, lecz obeszli sterczącą na południe ostrogę aż do miejsca. Skąd leżąc w ukryciu za występem skalnym, mogli dostrzec czarny otwór pieczary ziejący w ogromnej stromej ścianie pomiędzy dwoma ramionami góry. Z tej pieczary tryskały wody bystrej rzeki, z niej też wydobywały się kłęby pary i czarnego dymu. Nic nie poruszało się na tym pustkowiu prócz oparów i wody, tylko niekiedy przelatywał złowróżbny czarny kruk. Nie było też słychać innych głosów prócz plusku rzeki na kamieniach i z rzadka, ochrypłego krakania. Balinem wstrząsnął dreszcz. Wracajmy, powiedział. Nic tu nie zdziałamy. Nie podobają mi się te czarne ptaszyska. Wyglądają na szpiegów w służbie złych sił. Sądząc z tego dymu, smog żyje i siedzi w jamie pod górą, odezwał się Hobbit. Dym niczego nie dowodzi, odparł Balin, chociaż nie wątpię, że jest tak, jak mówisz. Ale nawet gdyby smałk oddalił się na pewien czas lub gdyby leżał. Czatując na zewnętrznym zboczu, dymy i opary wydobywałyby się i tak z jaskini. Całe podziemie musi być pełne jego cuchnących wyziewów. Tak udręczeni przez ponury myśli, ścigani przez kraczące im nad głowami kruki, powlekli się z powrotem do obozu. Był czerwiec, gdy gościli w pięknym domu Elronda, a chociaż jesień dopiero chyliła się ku zimie, zdawało się krasnoludom, że całe lata dzielą ich od tamtych uroczych dni. Teraz bowiem znaleźli się w złowrogiej pustce i znikąd nie mogli spodziewać się pomocy stanęli u kresu podróży ale cel zdawał się równie daleki jak przed wyruszeniem z domu nikt nie zachował w sercu wiele otuchy otóż rzecz dziwna pan baggins miał jej więcej niż inni często sięgał po mapę thorina i wpatrywał się w nią rozmyślając nad runami i wskazówką którą elrond wyczytał z księżycowego pisma i nie kto inny lecz i właśnie pan baggins namówił krasnoludów żeby zabrali się do niebezpiecznych poszukiwań tajemnych drzwi na zachodnim stoku góry. Przeniesiono obóz do wydłużonej dolinki leżącej między niższymi ostrogami góry, a węższej niż wielka dolina od południowej strony, prowadząca pod główną bramę i przecięta rzeką. Od masywu góry wysuwały się tu na zachód długie grzbiety, opadające stromymi zboczami aż na równinę. W tej zachodniej części góry znaleźli mniej śladów smoczych wedrówek, a więcej trawy dla kucyków z nowego obozu, na który od rana aż do chwili przed wieczorem, gdy słońce chyliło się nad las, padał u cieniu urwistej ściany. Wychodzili co dzień grupami po kilku na mozolne poszukiwania ścieżek prowadzących po zboczu w górę. Jeśli mapa mówiła prawdę, gdzieś tam, wysoko nad skałą u końca Doliny musiały być tajemne drzwi ale co dzień z niczym wracali do obozu. Wreszcie, zupełnie niespodziewanie, znaleźli, czego szukali. Pewnego dnia Fili, Kili i Hobbit szli doliną w dół, szperając wśród rumowisk skalnych w jej południowym końcu. Około południa, czołgając się za ogromnym głazem sterczącym samotnie jak filar, Bilbo natrafił na coś, co wyglądało jak wyciosane z grubsza stopnie schodów. Przejęty odkryciem, Przywołał obu krasnoludów i razem odnaleźli ślad wąskiej ścieżyny, która to znikała, to się pokazywała, aż wyszli nią na szczyt południowego grzbietu i dostali się w końcu na jeszcze węższą półkę skalną biegnącą ku północy w ścianie góry. Kiedy spojrzeli w dół, zobaczyli niemal wprost swoich stóp obóz, stali więc na szczycie urwiska zamykającego dolinę. Cichcem, lgnąc do skalnej ściany po prawej ręce. Szli gęsiego półką aż do zagłębienia, które tworzyło między stromymi skałami jakby wnękę miękko wyścieloną trawą, spokojną i zaciszną. Wejścia do tego schronu nie mogli dostrzec z dołu, ponieważ zasłaniał je nawis skalny, z daleka zaś trudno było rozróżnić coś więcej niż małą, ciemniejszą rysę, jakby tylko szparę w skale. Nie była to jaskinia, bo pozbawiona stropu wnęka otwierała się w górze ku niebu. W głębi za to zamykała ją płaska ściana, w dole, tuż przy ziemi, tak gładka i prostopadła, jakby ją zbudowały ręce murarza. Nigdzie jednak nie wypatrzyli w niej śladu zawiasów czy pęknięcia. Próżno też szukali czegoś podobnego do framugi, od drzwi czy progu, sztaby, zamka czy dziurki od klucza. A przecież nie wątpili, że znaleźli wreszcie tajemne drzwi. Walili w nie, pchali i ciągnęli ze wszystkich sił, Błagali, by się poruszyły, przypominali sobie wszelkie znane zaklęcia, ale daremnie. W końcu, znużeni, położyli się na odpoczynek w trawie, wieczorem zaś ruszyli w powrotną drogę w dół. Tej nocy obóz wrzeł podnieceniem, rankiem zabrano się do nowej przyprowadzki, tylko bofur i bombur zostali, żeby pilnować kuców i tej części zapasów, które wzięto z soba z rzeki. Reszta kompanii ruszyła w dół doliny, a potem w górę nowa odkrytą ścieżką na wysoką półkę. Tak było tu ciasno i niebezpiecznie, że ani myśleć nie mogli o przeniesieniu pakunków i worków na plecach. Spod półki ściana opadała stromo, a o 150 stóp niżej sterczały poszarpane skały. Każdy jednak z wędrowców miał porządny zwój liny okręcony mocno wokół pasa i dzięki temu bez przygody dotarli do małej trawiastej wnęki. Tu rozbili trzeci swój obóz, wciągnąwszy na linach najniezbędniejszy sprzęt i zapasy. Tą samą drogą mogli w razie potrzeby spuszczać któregoś ze zwinniejszych krasnoludów, jak na przykład Kila, żeby porozumiał się z pozostawionymi na dole towarzyszami i pomógł im strażować przy wierzchowcach. Bofura wywindowano na linię dogunnego obozu, lecz Bombron nie zgodził się ani na podróż na powietrzną, ani na mozolną wspinaczkę po ścieżce. Za gruby jestem, żeby łazić jak mucha po ścianie, rzekł. Dostałbym zawrotu głowy, albo przydepnąłbym sobie brodę, a wtedy znów zostałaby was pechowa trzynastka. Liny też są za cienkie, żeby wytrzymać mój ciężar. Nie miał racji, na swoje szczęście, jak przekonacie się z dalszego ciągu tej historii. Tymczasem krasnoludy zbadały półkę skalną poza wnęką i stwierdziły, że ścieżka pnie się coraz wyżej i wyżej w górę. Nie śmieli jednak zapuszczać się zbyt daleko, zresztą nie wydawało się to potrzebne. Na tych wysokościach panowała cisza, której nie zakłócały ani głosy ptaków, ani żadne szmery, chyba tylko świst wiatrów kamiennych wąwozach. Zwiadowcy mówili szeptem, nie nawoływali się, nie śpiewali, bo niebezpieczeństwo mogło czyhać za każdą skałką. Inni uczestnicy wyprawy biedzili się tymczasem nad tajemnicą drzwi, wciąż jednak bez powodzenia. Zbyt rozgorączkowani, aby rozważać wskazówki runów i księżycowego pisma, niezmordowani usiłowali odszukać na gładkiej skalnej powierzchni ślady ukrytego wejścia. Z miasta na jeziorze przywieźli oskardy i rozmaite narzędzia, których z początku próbowali użyć. Ale gdy uderzyli o kamień, rękojeści pękły i okrutnie pokaleczyły im ręce, a stalowe ostrza ułamały się lub wygięły jak ołów. Okazało się, że sztuka górnicza na nic się nie zda przeciw magicznej sile, która zamknęła te drzwi, a przy tym krasnoludy zlękły się hałasu zwielokrotnionego przez echo. Bilbo, samotny i znużony, siadł na progu. Oczywiście nie było tam naprawdę progu, tak jednak kompania Thorina nazwała dla żartu mały trawiasty zakątek między ścianami wnęki a jej wejściem. Na pamiątkę słów, które Bilbo wygłosił dawno dawno temu. Podczas niespodziewanego najścia gości w swojej norce, gdy radził krasnoludom siąść na progu i myśleć, dopóki czegoś nie wymyślą. To też siedzieli teraz i myśleli albo wałęsali się bez celu i z każdą chwilą miny im się przeciągały coraz bardziej. Podnieśli się nieco na duchu, gdy odkryli nową ścieżkę, teraz jednak znów dusze pouciekały im w pięty, mimo to nie chcieli dać za wygraną i wycofać się. Hobbit już także nie był lepszej myśli niż Krasnoludy. Nic nie robił, tylko wciąż siedział plecami do skały, patrząc przez wylot wnęki na zachód, daleko za urwiska, za rozległa krainę, za czarną ścianę mrocznej puszczy, tam gdzie majaczyły chwilami odległe i małe góry mgliste. Jeśli ktoś pytał Bilba, co właściwie robi, odpowiadał tak. Mówiliście, że moim obowiązkiem będzie przesiadywanie na progu i myślenie. Nie wspominając już o włamywaniu się do wnętrza, no, więc siedzę i myślę. Mnie się jednak zdaje, że hobbit nie tyle myślał o swoich obowiązkach, ile o ukrytym w błękitnej dali spokojnym kraju hobbitów na zachodzie, o pagórku i o własnej norce. Po środku leżał na trawie płaski głaz, i Bilbo przyglądał mu się w zadumie albo obserwował ogromne ślimaki. Które widać upodobały sobie tę małą, zaciszną wnękę między chłodnymi skałami, bo cała ich gromada pełzała tu zwolna, lgnąc do ścian. Jutro zaczyna się ostatni tydzień jesieni, rzekł pewnego dnia Thorin. A po jesieni nadejdzie zima, powiedział Bifur. A potem nastanie nowy rok, dorzucił Dwalin. Brody nam zdążą wyrosnąć tak, że będą zwisały stąd aż na dolinę, nim się tu czegoś doczekamy co właściwie robi włamywacz, żeby nam pomóc. Skoro ma pierścień miał czas nabrać mistrzostwa w sztuce niewidzialności, mógłby chyba pójść przez główną bramę i przeprowadzić mały wywiad we wnętrzu góry. Bilbo usłyszał te słowa, bo krasnoludy siedziały na skałach wprost nad nim. Wielkie nieba, rzekł sobie w duch, a więc takie pomysły już im przychodzą do głów. Zawsze ja, nieborak, mam ich ratować w biedzie, Przynajmniej odkąd nas czarodziej opuścił. Co teraz zrobię? Powinienem był na początku przewidzieć, że w końcu spotkam mnie coś okropnego. Mam wrażenie, że nie zniósłbym po raz drugi nawet widoku nieszczęsnej doliny dal co dopiero tych dymiących wrót. Tej nocy czuł się bardzo nieszczęśliwy i prawie nie zmrużył oka. Nazajutrz krasnoludy rozeszły się w różne strony. Niektóre na dole zajęły się kucykami, inne wybrały się na zwiady po górskich zboczach. Bilbo przez cały dzień siedział markotny na trawie we wnęce i patrzał na głaz lub w stronę zachodu przez wąskie wejście. Zdawało mu się, nie wiedzieć czemu, że na coś czeka. Może czarodziej wróci niespodzianie jeszcze dzisiaj, myślał. Ilekroć podnosił głowę, dostrzegał w dali kreskę lasów. Kiedy słońce skłoniło się ku zachodowi, odblasko złocił odległe wierzchołki drzew. Jakby światło padało na ostatnie wyblakłe liście. Wkrótce kula słoneczna niby pomarańcz znalazła się nisko, na wprost oczu hobita. Bilbo podszedł do wejścia wnęki i ujrzał tuż nad widnokręgiem blady i nikły wiechetek wschodzącego księżyca. W tym samym momencie usłyszał za swoimi plecami głośny stuk. Na szarym kamieniu przysiadł ogromny drost, czarny jak smoła, z jasnożółtą piersią nakrapianą ciemnymi plamkami. Trach. Drost złowił ślimaka i dziobem rozbijał go o kamień. Trach. Trach. Nagle Bilbo zrozumiał. Zapominając o niebezpieczeństwie, wybiegł na półkę skalną i zaczął przywoływać krasnoludy, krzycząc i machając rękami. Kto był? W pobliżu. Biegł ile sił w nogach do hobbita, potykając się wśród skał, zaciekawiony, co się właściwie stało. Inni, z wyjątkiem oczywiście bombura, który spał, domagali się, żeby ich z wciągnąć na linię. Bilbo szybko im całą sprawę wyjaśnił. Umilkli wszyscy, hobbit stojący na płaskim głazie i krasnoludy, w niecierpliwym oczekiwaniu kiwającej brodami. Słońce zachodziło coraz niżej. A nadzieja gasła w ich sercach. Wreszcie słońce zanurzyło się w wąskim pasemku purpurowych obłoków i znikło. Krasnoludy jęknęły, ale Bilbo stał wciąż nieporuszony na swoim miejscu. Wiechetek księżyca wypływał nad widnokrąg. Zapadał wieczór. I nagle, kiedy już tracili resztkę nadziei, Czerwony promień słońca niby palec przebił dziurę w obłoku i trafił przez szczelinę u wejścia do wnęki prosto na przeciwległą, gładką ścianę. Stary drost, który przekrzywiwszy łebek z wysoka, przyglądał się temu oczyma podobnymi do czarnych paciorków, krzyknął przenikliwym głosem. Rozległ się trzask. Kamienny wiór odłupany od skały odpadł na ziemię. Na wysokości mniej więcej trzech stóp nad ziemią w skale ukazała się dziurka. Spiesznie. Drżąc, by nie stracić tej ostatniej szansy, krasnoludy rzuciły się ku ścianie, zaczęły na nią napierać z wszystkich sił daremnie. Klucz, klucz wrzasnął Bilbo. Gdzie Thorin? Podbiegł Thorin. Klucz, krzyczał Bilbo. Klucz, który był dołączony do mapy. Spróbuj go, nim będzie za późno. Thorin sięgnął po klucz zawieszony na złotym łańcuchu u jego szyi. Wsunął go do dziurki. Pasował i obracał się, lecz w tym momencie promień zgasł, słońce się skryło, księżyc zniknął, noc rozlała się po niebie. Pchali teraz wszyscy razem i zwolna część skalnej ściany ustąpiła pod naporem. Długie, regularne szpary rysowały się coraz wyraźniej i poszerzały z każdą chwilą. Już widać było zarys drzwi, wysokich na pięć stóp, a na trzy szerokich, bez szmeru, powoli odchylały się do wnętrza. Ciemność niby chmura wypłynęła z ziejącego wzboczu otworu, głęboka, nieprzenikniona ciemność wypełniająca rozwarte wnętrze góry.